Orędzia o poście na czasy ostateczne, przekazane Agnieszce Jezierskiej pod kierownictwem księdza Piotra Natanka. Choć dziś post zdaje ci się obrzydliwy i wstrętny tak bardzo, że nawet nie chcesz o nim myśleć, zaczniesz pościć od tej środy z wielkim zapałem i radością. Ja to sprawię, a ty tylko słuchaj. Opowiem ci o poście. Bóg Ojciec. Najwyższy czas ratować świat. Pan Jezus, posłuchaj mnie. Dość pieszczenia się. Byłem wobec Ciebie bardzo cierpliwy, ale teraz czas grymasów się skończył. Jutro będziesz silna. Możesz robić, co zechcesz, oprócz dwóch rzeczy. Jedzenia czegoś poza chlebem i picia czegoś poza wodą. Musisz wytrzymać, bo wszyscy patrzą na Ciebie, licząc, że uratujesz świat. Ja patrzę na Ciebie, licząc, że uratujesz świat, a Ty udajesz, że nie istniejesz. Dlatego jutro będziesz porządnie pościć i nie masz prawa nawet myśleć o jedzeniu, ani o nim marzyć. Jutro nie istnieje dla Ciebie jedzenie, ani herbata. Jutro, moje dziecko, będziesz ratować świat, tak jak Ci przykazałem. Wybrałem Cię, chociaż jesteś najsłabszą istotą, abyś uratowała świat. I uratujesz go, czy ci się to podoba, czy nie. Zaczynasz jutro. Odpocznij sobie, napij się herbaty, bo od 24 do 24 te rzeczy nie będą dla ciebie istniały pod żadnym pozorem. Zrozumiałaś mnie dobrze? Kiedy będzie ci ciężko, pamiętaj, że ratujesz świat, a to musi odrobinę boleć. Chcę być z ciebie dumny. Chcę wręczyć ci wieniec, który dla ciebie uplotłem i jutro udowodnisz mi, że nie nadaremno. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Punkt drugi. Wyzwolenie od sił wewnętrznych. Pan Jezus, posłuchaj, moje dziecko, dziś zajmij się pracą. W ten sposób dzień szybko ci upłynie, a twoja ofiara poleci do nieba i będzie prosić. Otrzymasz powtórnie łaskę postu o chlebie i wodzie i będziesz pościć z prawdziwą determinacją i wiarą, bo post jest dobrem duszy i ciała. Poszczenie daje duszy wielką siłę do walki z pokusami i przeciwnościami. Człowiek, który umie pościć, umie też walczyć. Potrafi odmówić sobie rzeczy, które choć kuszące, nie są prawdziwym dobrem, ale tylko zachcianką. Zaspokajaniem zachcianek stało się jedzenie, nie zaspokajaniem głodu. Tym samym stało się kupowanie. Zaspokajaniem zachcianek, a nie potrzeb. To jest materialistyczny sposób zaspokajania wyższych potrzeb, których nie da się zaspokoić jedzeniem czekolady i szaleństwem zakupów. Za to można je w ten sposób skutecznie zagłuszyć i na jakiś czas odsunąć od siebie. Post uczy duszę stawać twarzą w twarz z rzeczywistością taka, jaka jest i przyjmować ją bez lęku. Podejmować walkę z tym, z czym trzeba walczyć i doceniać to, co umyka wśród wielu zajęć i spraw. Post jest zatrzymaniem tej fali konsumpcji, która porywa człowieka i niesie nad ziemią, aby stopy nie mogły jej dotknąć. To oznacza powrót do rzeczywistości, do pytań fundamentalnych i w końcu do sensu istnienia człowieka. Poszczenie jest więc wielkim darem, który wyzwala człowieka od niego samego, od wewnętrznych sideł, które człowiek przyjmuje od świata, żyjąc szybko, wygodnie i bezmyślnie. Rozleniwiona dusza w rozleniwionym ciele przestaje się bowiem rozwijać. Kiedy ciało tyje, dusza jest głodzona i przestaje rosnąć. Wystarczy jednak wrócić do pobożnych praktyk, w tym do postu, aby odwrócić ten stan rzeczy. To dusza ma rządzić ciałem jako ta, która jest nieśmiertelna i przeznaczona do życia w wieczności. Pomyśl o tym. Błogosławię Cię na post w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Punkt trzeci. Oddech dla ciała. Pan Jezus, posłuchaj mnie. Twoje ciało przyzwyczai się do postu, jeśli będziesz pościć regularnie, nie zrywami, ale w sposób ciągły. To nic takiego dla Twojego organizmu. Wykorzysta post na swoją korzyść, odpocznie, wyciszy się, posprząta, nie mając innych zajęć. Wyjdzie Ci to na zdrowie, więc nie myśl, że robisz sobie jakąkolwiek krzywdę poszcząc. Każdy potrzebuje chwili odpoczynku. Tak jest skonstruowany ten świat. Jest czas pracy i jest czas odpoczynku. Twój organizm rzadko ma szansę odpocząć, więc nie łudź się, że go dręczysz postem. Przeciwnie, dajesz mu odetchnąć. Powiedziałem Ci, że chcę zarazić Cię moim umiłowanym postem. Nie chodzi o to, byś w ogóle przestała jeść. Żyjesz w świecie i chcę, abyś żyła tak jak inni, ale chcę, abyś doceniła ten czas, kiedy pościsz. Możesz pościć i otrzymujesz ode mnie tę łaskę. Łaskę postu należy sobie bardzo cenić, bo jest to wielka łaska. Czasami nie jest ciężko zachować post, a jednak ludzie z błahych powodów, dla chwilowych zachcianek lub pod czyjąś namową, rezygnują z niego. Tak tracą tę łaskę, i to, co początkowo wydawało się łatwe, staje się trudne, a czasem niewykonalne.
Zauważ, że w poście nie ma nic trudnego. Masz spokój od zajmowania się wyżywieniem tego dnia. Nie poświęcasz tym sprawom czasu, dlatego masz go więcej, a dzięki temu również zyskujesz pewien stan wyciszenia. Konsumpcja zagłusza lęk i odsuwa na bok niewygodne lub bolesne myśli. Kiedy pościsz, dodatkowy czas, cisza, która wynika z wymuszonej tego dnia izolacji, sprawia, że stajesz przed swoim życiem i obserwujesz je trochę z dystansu. Pewne dążenia ukazują wówczas swoją bezsensowność, inne przeciwnie. Umiłowałem post, bo jest obrazem życia anielskiego. Poświęcenie się sprawom duszy tego dnia przynosi człowiekowi ulgę i przymnaża sił duchowych. Całodzienna walka z pokusą ćwiczy człowieka w samodyscyplinie i uczy wytrwałości. Spokojnie przeczekaj ten natłok spraw, które żądają twojej atencji tego dnia. Na ile możesz, na tyle wycisz swoje wnętrze. Staraj się odsunąć od tego świata, aby przybliżyć twoją duszę do nieba. Myśl o Bogu jako istocie duchowej i niematerialnej, która jako byt najdoskonalszy nie potrzebuje się pożywiać. Jest samowystarczalną doskonałością. W tym dniu upodobnisz się do samego Boga, żyjąc bardziej duchem niż ciałem. Pomyśl o tym w ten sposób. Post to namiastka doskonałości w tobie. Wstęp do wolności, jaką daje ci uwolnienie się od potrzeb ciała. Postrzegaj więc post jako pewnego rodzaju wyróżnienie i wybranie do większej doskonałości. To łaska osobliwa i cenna w oczach Boga. Pościłem bardzo wiele, ale o tym powiem ci już jutro. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Punkt 4. Post Pana Jezusa. Pan Jezus, posłuchaj moje dziecko. Chciałbym rozkochać cię w poście, bo jest łatwą drogą do uwolnienia się od zbytniego przywiązania do spraw materialnych, a przede wszystkim od bycia niewolnikiem wobec zachcianek własnego ciała. Być Bogiem na ziemi oznaczało również dla mnie poskromienie żądań ludzkiego organizmu. Walczyłem z sennością, zmęczeniem i głodem. Znam słabość ludzką. Choć jestem Bogiem, doświadczyłem jej. Poszczenie pozwalało mi się ściślej połączyć w modlitwie z Ojcem. Odrywałem się wówczas od ziemi i podążałem duchem do nieba. Jako człowiek z krwi i kości musiałem jeść, a jednak jako Bóg znałem rzeczywistą wartość jedzenia i nie przeceniałem go. Odżywiałem się w sposób prosty, choć siadałem również przy stołach obficie zastawionych potrawami jak najbardziej wyszukanymi. Nie gardziłem żadnym jedzeniem, ale jednocześnie nie rozkoszowałem się nim. Cieszyłem się zmysłem smaku, ale nie pozwalałem mu zaprzątać moich myśli, ani tym bardziej wkradać się do sfery moich pragnień. Zachowywanie wstrzemięźliwości w pokarmach skutkuje opanowaniem zmysłu smaku w taki sposób, aby nie miał wpływu na postępowanie człowieka. Choć jadłem z radością i miałem cieszyć się każdym darem Bożym, to jednak nigdy nie zdarzyło mi się przejeść. Post w każdym tego słowa znaczeniu, to znaczy post od mięsa. Post w każdym słowa tego znaczeniu, to znaczy post od mięsa, od pewnych potraw. Post w każdym słowa tego znaczeniu, to znaczy post od mięsa, od pewnych potraw czasowy. Post w każdym tego słowa znaczeniu, to znaczy post od mięsa, od pewnych potraw czasowy. Post w każdym tego słowa znaczeniu, to znaczy post od mięsa, od pewnych potraw czasowy, od ilości czy jakości sprawia w człowieku wielkie zmiany. Są to zmiany w podejściu do jedzenia, własnego ciała i duszy. Post uczy wstrzemięźliwości we wszystkich dziedzinach życia. Pozwala oddalić się duszy od niskich żądz. Chciałbym więc rozkochać się w poście jako prostym środku do uwolnienia się od zbytniego wsłuchiwania się w potrzeby własnego organizmu. To sposób na skupienie się na celach duchowych i dążeniu do nich pomimo ludzkiej umności. Błogosławię cię, moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.